Jest już z nami Piotrek Rybak. Cześć Piotrek. Siadam. Jak nastroje? Wszystko przygotowane? Bardzo dobrze, wszystko gotowe. Możemy ruszać. Dobrze. Piotrek się przygotowuje. A ja zapraszam na jego prezentację. Jeśli zastanawialiście się, jak budować chatboty, ile jest tam rzeczywiście sztucznej inteligencji, a ile wyrażeń regularnych i ifów, to prezentacja Piotra na pewno wam na to pytanie odpowie. Także Piotr, scena jest twoja. A super. To zacznijmy od prezentacji o chatbotach. Trochę clickbaitowy tytuł. Mam nadzieję, że przeczytaliście abstrakt i wiecie, o czym będę mówił. Generalnie pewnie oglądaliście też Iron Mana. Jest tam Tony Stark, taki powiedzmy filmowa wersja Elona Muska. I on sobie zbudował asystenta głosowego, który odpowiada na wszystkie jego pytania i rozwiązuje wszystkie jego problemy. Mówi wake up, daddy's home i system odpowiada welcome home, sir. I tak naprawdę możemy się zastanowić, co możemy zrobić teraz i czy jesteśmy w stanie takiego chatbota, takiego Jarvisa zbudować sami. I mam nadzieję, że podczas tej prezentacji taką bardzo uproszczoną wersję Jarvisa zbudujemy. Więc rozłóżmy to na kawałki. Przychodzi sobie Tony Stark, mówi wake up, daddy's home. Taka wiadomość trafia do Jarvisa i co Jarvis musi zrobić, to odpowiedzieć welcome home, sir. No dobra, no to gdybyśmy chcieli to zakodzić, to jest to w sumie banalne. Wystarczy napisać jednego ifa w Pythonie. Jeżeli damy odpowiedni input, dostaniemy dobry output. No to na razie brzmi to spoko i brzmi to prosto. No ale wiadomo, że jeżeli powiemy hi Jarvis, I'm home, no to też chcielibyśmy dostać taką samą odpowiedź. No a nie dostaniemy, bo ten if jest zbyt prosty. Maczuje dokładnie ten input, który założyliśmy. No to jakie byłoby najprostsze podejście, żeby rozwiązać ten problem? Oczywiście takie, że dorzucimy więcej przykładowych powitań. No i spoko. To, co tutaj zrobiliśmy, to stworzyliśmy tak zwaną intencję. Czyli my, Tony Stark, jako użytkownik chatbota, mamy pewną intencję, chcemy zostać powitanym, chcemy powitać chatbota i chcemy dostać odpowiedź. No i tutaj tworzymy taki bardzo prosty schemat klasyfikacji intencji, że jeżeli nasze powitanie jest w predefiniowanej liście powitań, no to spoko, dostaniemy odpowiedź, że jesteśmy powitani. No tylko wiadomo, że ludzie mogą się witać na bardzo wiele różnych sposobów. Jeżeli przyjdę i powiem hello, to tak naprawdę już odpowiedzi nie dostanę. Więc musimy w jakiś sposób zbudować ten klasyfikator intencji tak, żeby on był generyczny i działał poza tą początkową listę przykładów, którą mu daliśmy. No a jeżeli mamy przykłady i musimy podjąć jakąś decyzję, to na myśl przychodzi tylko jedna rzecz, czyli uczenie maszynowe. To znaczy mamy te kilka przykładów powitań. Chcemy je wrzucić do modelu uczenia maszynowego w taki sposób, żeby model nauczył się rozpoznawać jedną z kilku predefiniowanych intencji. Powiedzmy, że mamy intencję powitanie, pożegnanie i założenie kostiumu tego Ironmana. No to jak damy przykłady powitania, to chcemy, żeby model nauczył się przewidywać, że jest to intencja powitania. I jeżeli wykryje, że jest to intencja powitania, to powinien nam zwrócić odpowiedź, że jest to powitanie. Analogicznie pożegnanie, analogicznie prośbę o zbroję Ironmana. No dobra, no to ideowo brzmi to chyba sensownie. Tylko problem jest taki, że jeżeli chcemy wytrenować jakiś model uczenia maszynowego, to musimy dać temu modelowi reprezentację jako liczby, a nie jako tekst, bo samego tekstu model nie jest w stanie wykorzystać. No to musimy ten tekst w jakiś sposób zamienić. No to co możemy zrobić? Weźmy sobie te nasze przykłady i wyciągnijmy wszystkie słowa, które w tych przykładach występowały. A następnie zareprezentujmy każde zdanie tak binarnie, czy dane słowo występuje w danym zdaniu, czy nie. To się nazywa bag of words, dlatego że bierzemy wszystkie słowa do worka, wrzucamy je razem, po prostu
zapalamy te bity, gdzie słowo występuje, gasimy tam, gdzie nie występuje. No to wake up, daddy's home. Tak po prostu wpisujemy jedynki dla tych konkretnych słów. Hi, Jarvis, I'm home. Kolejne. I I'm back. Kolejne. To już mamy reprezentację liczbową. Coś takiego możemy wrzucić do modelu i nauczyć się przewidywać intencje. No tylko to jest problem taki, że to będzie słabo działać, bo nie zachowuje kolejności. To wake up, daddy's home będzie powitaniem, ale jeżeli pozamieniamy kolejność i zrobimy jakieś dziwne zdanie wake home, daddy's up, no to to jest taki bardziej alarm, że właśnie wstałem i obudź cały dom. No na pewno nie będzie to powitanie. Plus nie bierzemy tutaj pod uwagę w żaden sposób synonimów. Jeżeli zrobimy dokładnie to samo zdanie, tylko złożone z synonimów, rise and shine, daddy's in the house, to tak naprawdę nie będziemy mieli nigdzie jedynek i nasz model nic nie przewidzi. No dobra, no to oczywiście jest bardzo dużo sposobów, jak można temu zaradzić. Ostatnimi czasy króluje w świecie przetwarzania języka naturalnego model BERT, opublikowany przez Google'a i bardzo dużo jego wariantów. Więc chciałem wam opowiedzieć, jak ten model BERT działa. On się często pojawia w jakichś artykułach newsowych, szczególnie, że Google używa go teraz też w swojej wyszukiwarce. My również w Allegro ambitnie go wdrażamy, więc fajnie, żeby wiedzieć mniej więcej, na czym on polega. I o co chodzi? Bierzemy sobie nasze zdanie. Załóżmy, że jest to zdanie Tony Stark to Iron Man. I rozbijamy je na pojedyncze słowa. Dodajemy też taki sztuczny token, który będzie reprezentował nam całe zdanie. Teraz każde słowo będzie reprezentowane przez wektor liczb i ten wektor będzie się uczył w trakcie treningu całego modelu. No ale żeby się czegoś nauczył, no to musimy go jakoś nauczyć. To co zrobimy, to takie wektory wrzucimy do architektury Transformer. Mniejsza z tym, jak ta sama architektura sieci Transformer działa. Dość, że na wyjściu znowu wypluwa analogiczną sekwencję wektorów. I teraz z tych wektorów to, co możemy zrobić, i to coś, co się robi właśnie w architekturze BERT, to przewiduje te oryginalne słowa. Czyli wpada nam słówko Tony, Tony dostaje jakiś wektor, to przechodzi przez architekturę Transformer, dostajemy jakiś inny wektor i z tego wektora chcemy przewidzieć to oryginalne słowo Tony. No to to wydaje się, skupmy się teraz na tym pierwszym słówku ton, no to to wydaje się absolutnie bez sensu, dlatego że jeżeli na wejściu mieliśmy tony i na wyjściu mamy mieć tony i model ma dostęp do tego słówka tony, no to w banalny sposób może po prostu przewidzieć, skopiować to, co miał na wejściu, na wyjście i w żaden sposób to ten model nie nauczy się niczego nowego. No to wiadomo, że chcemy przewidzieć to słówko tony, nie korzystając ze słówka tony, tylko z całego kontekstu. No to spoko, to wtedy model się czegoś nauczy sensownego, ale okazuje się, że jest to trudne, bo to by działało, gdyby Transformer był taką jednowarstwową siecią, a Transformer ma tych warstw bardzo dużo i on tak naprawdę może spojrzeć dla słówka Stark i w słówku Stark zakodować słówko tony i nawet jak nie patrzymy bezpośrednio do słówka tony, no to model się nauczy po prostu przekazywać tą informację naokoło. No co możemy zrobić, co się robi? To to słówko tony po prostu zamaskować również na wejściu. Po prostu usuwamy ten token, zamieniamy na taki losowy token mask i teraz po prostu tej informacji nie ma i musimy sobie poradzić, musimy go odtworzyć. Konsekwencja jest oczywiście taka, że nie możemy zamaskować wszystkich tokenów, no bo wtedy nie mielibyśmy żadnej wiedzy, żeby odtworzyć te token. To, co robimy, to losujemy 15% tokenów i tylko 15% tokenów próbujemy odtwarzać. Przy czym dla tych 15% tokenów nawet wtedy nie maskujemy wszystkich z nich. Tylko 80% z nich zamieniamy na token mask. No, zamieniamy po to, żeby się model czegoś nauczył. Ale okazuje się, że nie możemy tylko zamieniać ich na token mask,
Jeżeli zamienimy to tylko na token mask, no to model będzie się uczył reprezentacji tylko dla słów, które na wejściu miały token mask. Bo jeżeli nie przewidujemy żadnych innych słów, to tak naprawdę po co tutaj model miałby tworzyć jakiekolwiek sensowne reprezentacje? Wystarczy, że będzie tworzył je tylko dla tych tokenów, które były maskowane. Więc w 10% przypadków zostawiamy ten sam token, który miał być i próbujemy go przewidzieć. No to wtedy model będzie musiał się uczyć reprezentacji dla wszystkich słów, nie tylko dla tych zamaskowanych. No ale teraz znowu model może się zdegenerować i stwierdzić, OK, to jeżeli mam słówko mask na początku, to przewiduje dobry token, a jeżeli mam słówko, które nie jest mask, to muszę po prostu skopiować to samo. Czyli model znowu nie nauczy się niczego mądrego. Co robimy, to ostatnie 10% z tych 15 tokenów zamieniamy na inny losowy token. Wtedy model już nie może tak łatwo oszukiwać. Po prostu dla każdego słowa musi tworzyć reprezentację. No dobra, i to co robimy jeszcze, to patrzymy na ten token class i dodajemy taki dodatkowy objective, że na wejściu do modelu dajemy dwa zdania i prosimy model, żeby przewidział, czy te dwa zdania występowały w tekście oryginalnym surowych danych po sobie, czy też nie. Czy to są po prostu dwa niezwiązane losowo ze sobą zdania. Dzięki temu trenujemy sensowną reprezentację również dla całego tego zdania, czy właściwie dla tych dwóch zdań. No i co teraz możemy zrobić z takim modelem? Możemy wziąć bardzo dużo danych i po prostu wytrenować taki model. To, co jest fajne, że te dane nie muszą być w żaden sposób zaanotowane. Tak, to mogą być dowolne dane, po prostu bierzemy Wikipedię, bierzemy crawl z internetu i na tym uczymy dane, uczymy model, bo tak naprawdę nie potrzebujemy żadnych anotacji. No i co się okazuje? Że na sam koniec, jak popatrzymy na te reprezentacje wyjściowe dla tokenów, to pojedyncze, to poszczególne słowa, które semantycznie są podobne, czy takie synonimy, będą miały bardzo podobne reprezentacje. Będą gdzieś w takiej wielowymiarowej przestrzeni leżały blisko siebie. I to będzie prawda nie tylko dla pojedynczych słów, co oczywiście już samo w sobie jest fajne, ale też dla całych zdań, dla tego class token. Skoro to działa dla całych zdań, no to teraz super, bo wystarczy, że podamy kilka przykładów, że co jest powitaniem, ok, no powitania są gdzieś tutaj w przestrzeni, są podobne do tych reprezentacji, do tych wektorów, więc wszystko w okolicy traktujmy jako powitania. W ten sposób mamy zbudowany klasyfikator intencji. Oczywiście sam BERT jest wytrenowany dla angielskiego. My w zespole Machine Learning Research wytrenowaliśmy taki model dla polskiego, więc gdybyście chcieli się pobawić tym dla polskiego, to dajcie mi znać. To was pokieruje, gdzie można to znaleźć. Natomiast teraz wróćmy już do budowania chatbota. Skoro wiemy, jak mechanika pod spodem działa, to możemy zacząć coś implementować. I tutaj użyjemy takiego frameworku RASA. Jest to open source'owy framework do budowania chatbotów. I jest całkiem fajny, całkiem przyjemnie się w nim pisze. To, jak RASA działa, i to jest w miarę spójne z tym, jak wszystkie chatboty w tej chwili działają. Takie chatboty, które rozwiązują konkretne zadania, to jest sobie użytkownik i on ma jakąś wiadomość, o coś chce zapytać. Jak chce o coś zapytać, to musi się zapytać w obrębie jakiejś aplikacji. Czyli mamy konektor, na przykład do Messengera, albo do Slacka, albo do czegokolwiek innego, w którym użytkownik napisze wiadomość w Messengerze i ta wiadomość zostanie przechwycona przez RASę i wysłane do modułu NLU. Natural Language Understanding. I to jest ten klasyfikator intencji między innymi, czyli ten BERT, który czyta wiadomość i rozumie, co w tej wiadomości się znajduje. Jak zrozumiał, o co chodzi, to przesyła to dalej do komponentu, który zarządza dialogiem. Znaczy on wie, co powinno się zdarzyć, jeżeli ktoś o coś zapytał. W szczególności ten komponent może się komunikować z zewnętrznymi usługami, na przykład z jakimś backendem, z jakąś bazą danych, wyciągnąć jakieś informacje. To będzie u nas serwer akcji, który będziemy zaraz implementować.
Na sam koniec, jak już wiemy, co chcemy zrobić, to wybieramy odpowiedź, zwracamy ją do naszego modułu, który się komunikuje, czy na przykład do Messengera, i wysyłamy odpowiedź do użytkownika. No dobra, no to zacznijmy pisać chatbota. Rasa jest napisana w Pythonie, więc pip install rasa i rasa init, żeby zbudować sobie przykładowe takie bazowe środowisko. I to, co zobaczymy po inicie, to kilka plików. Jest to bardzo ubogie, bardzo mało tam rzeczy jest, a tak naprawdę bardzo mało rzeczy potrzeba, żeby pierwszego chatbota zbudować. I to, na czym się skupimy, to tak naprawdę cztery pliki. W data będą się znajdować nasze dane treningowe. Tutaj w action zdefiniujemy nasz serwer akcji i domain zepnie to wszystko razem do kupy. No to popatrzmy na domain YAML. Tutaj dodamy, zdefiniujemy sobie nasze intencje i zdefiniujemy od razu dwie. Pierwsze to będzie intencja powitania. No ale głupio mieć chatbota, który jedyne co potrafi robić, to się witać. Więc dodajmy jeszcze intencję lunchtime, gdzie będziemy mogli zapytać chatbota, o której będzie dzisiaj lunch. No to jak zdefiniowaliśmy intencje, to musimy zdefiniować też przykłady treningowe. No i dzięki temu, że korzystamy z dobrego modelu NLU pod spodem, z BERTa, to możemy tych przykładów dać stosunkowo mało. Kilkanaście wystarczy, żeby mieć sensowną skuteczność. No to skopiujmy te przykłady, które mieliśmy w naszym ifie jako przykłady treningowe dla intencji grid. Napiszmy kilka pytań o to, kiedy będzie lunch, tak? When will lunch be? Coś w tym stylu. Skoro to mamy, to nasz chatbot już w tej chwili będzie rozumiał intencje, ale jak rozumie intencje, to jeszcze będzie musiał zwracać jakieś odpowiedzi. No to dodajmy ponownie domain YAML, jakie ma zwracać odpowiedzi. I zdefiniujemy tutaj dwie odpowiedzi. Jedną welcome home, sir, jako powitanie i drugą odpowiedź, kiedy zaczyna się lunch. No i teraz spoko, mamy intencje, mamy przykłady dla tych intencji, mamy odpowiedzi, ale nie jest to jeszcze ze sobą połączone. I do tego potrzebujemy tak zwanych historyjek, czyli takich scenariuszy w chatbocie, co po kolei ma się dziać. I tutaj napiszmy sobie pierwszą historyjkę, że przychodzi user, on ma intencję grid. Jeżeli ma intencję grid, to wyślijmy mu odpowiedź z powitaniem. Potem on będzie miał pytanie o lunchtime, no to wyślijmy mu informację o tym, kiedy będzie lunch. No, na razie brzmi sensownie. To, co robimy, to trenujemy nasz model NLU, czyli rasa train, i wpisując rasa shell, możemy sobie przetestować naszego chatbota. Więc przetestujmy sobie naszego chatbota. I zobaczymy, co wyjdzie. On się chwilę odpala, bo tam pod spodem oczywiście cała maszyneria wstaje, ale to zajmie chwilę i będziemy mogli sprawdzić, czy faktycznie wszystko działa tak, jak powinno. I lecimy, mamy input. No to napiszmy Hello Jarvis. I działa tak, jak się spodziewaliśmy. Jest Welcome Home, sir. Czyli nasz chatbot rozpoznał, że się z nim witamy. Teraz się spytajmy, kiedy będzie lunch. What time does the lunch start? Dodajmy jeszcze today. Takie zdanie się nie znajdowało w naszym zbiorze treningowym. Zobaczymy, czy się uda. No i spoko, udało się. Lunch starts o 11:45. No to super, no to działa. To, co możemy zrobić, to wyłączyć naszego chatbota i sobie wyjść. No ale to jest dosyć ograniczona możliwość i mało tutaj się dzieje, więc przejdźmy dalej, zróbmy sobie nową, fajniejszą intencję. Intencja next talk, gdzie będziemy się pytać chatbota, jaka będzie kolejna prezentacja podczas dzisiejszego ATM-a. No to dajmy to next talk. Dodajmy dwa przykłady treningowe. Oczywiście powinniśmy dodać trochę więcej, ale żeby się zmieściło, to pokażmy tutaj tylko dwa.
Czyli jaki jest tytuł kolejnej prezentacji z siła track albo moc track, czy zwinność, cokolwiek. Tak, mamy sześć ścieżek na ATM-ie. No to te ścieżki tak naprawdę to jest coś, co nam różnicuje odpowiedź na to pytanie. Już nie może być tak łatwo jak z pytaniem, kiedy będzie lunch, że jest jedna poprawna odpowiedź. Lunch jest po prostu o 11:45. Tutaj, w zależności od tego parametru siła, moc, zwinność i tak dalej, będziemy musieli dać inną odpowiedź. I to coś to będzie nasze entity, czyli coś, co będziemy musieli wyciągnąć chatbotem z pytania i zróżnicować na tej podstawie odpowiedź. I to, jak to robimy w RASie, to oznaczamy w taki sposób, że mamy słówko moc i to jest entity o nazwie track. Skoro zdefiniowaliśmy jakieś entity, to musimy dodać, że jest takie entities w domain YAML. Generalnie domain YAML trzyma wszystkie byty tak naprawdę w całym naszym chatbocie. No dobra, no to jest spoko. To teraz już to powinno zadziałać. Problem jest w tym, no i oczywiście musimy napisać odpowiedź. Tak, next talk from track. Track is title. I tutaj już widzimy, że mamy takiego drobnego DSL-a. Tak, te pola będziemy musieli dynamicznie uzupełnić. I track oczywiście będziemy mogli uzupełnić z naszego entities. Tym title zajmiemy się za chwilę. No i wszystko spoko do momentu, kiedy ktoś się nas zapyta, which talk is next. No i teraz nie umieści w pytaniu tej informacji o tym, o jaką ścieżkę mu chodzi, o jaki track mu chodzi. No to co będziemy musieli zrobić, to dopytać się automatycznie użytkownika o tą ścieżkę. Więc dodajemy jeszcze pytanie dla chatbota, which track, sir? Żeby w sytuacji, w której nie ma tego entity, o to entity dopytać. No i żeby móc w ogóle się dopytać o to zdefiniujemy coś takiego jak formę. To jest taki formularz, trochę jak Django, gdzie po prostu będziemy dopytywać użytkownika o konkretne pola. No dobra, no to mamy zdefiniowany nasz świat. Dodajmy historyjkę, analogiczne powitanie, odpowiedź powitania, intencja next talk. Na intencji next talk będziemy chcieli uruchomić formularz next talk, żeby dopytać się potencjalnie o jakieś kolejne rzeczy. No i teraz musimy ten formularz zaimplementować i to już zaimplementujemy w naszym serwerze akcji, bo tutaj będziemy się komunikować z bazą danych, która trzyma informacje o wszystkich, no generalnie o agendzie ATM. Pierwsza sprawa, definiujemy jaka jest nazwa naszej akcji, to jest ten next talk form. Druga sprawa to jakich slotów wymaga. Te sloty to są te rzeczy, które musi wyciągnąć, na przykład właśnie z entities. No i trzecia rzecz to slot mapping. To właśnie metoda, która mówi w jaki sposób wyciągnąć i skąd wyciągnąć konkretne informacje. Znaczy, my mamy slot track, tą ścieżkę, i tą ścieżkę możemy wyciągnąć z dwóch miejsc. Albo możemy ją wykryć w pytaniu, czyli po prostu wyciągnąć z entity i może się po prostu nauczy wyciągać to z pytania, a jeżeli nie będzie pytania, no to wtedy będzie musiał zadać dodatkowe pytanie i dopytać which track serve. I to będą nasze trzy podstawowe rzeczy. I ostatnia metoda, którą musimy zaimplementować, to submit, czyli coś, co się odpali w momencie, kiedy wypełnimy już wszystkie sloty w naszym formie. Oczywiście mamy tutaj jeden slot, ale wyobraźmy sobie, że pytamy jeszcze nie tylko, co będzie kolejną prezentacją w danej ścieżce, ale na przykład nie kolejną, tylko o której godzinie, albo jeszcze którego dnia, gdyby ATM trwał parę dni. No to nagle tych informacji, tych slotów do wypełnienia jest bardzo dużo. Gdybyśmy chcieli napisać ręcznie te scenariusze dopytywania o wszystko tak ręcznie, no to byłoby to strasznie skomplikowane i strasznie złożone. No dobra, no to co robimy w submicie? To chcemy wyciągnąć informacje o tym, jaki jest ten track, bo już go pozyskaliśmy. Dispatcherem mówimy, dobra, to wyświetl wiadomość z template'u Nextstock. I tam w tym template'cie Nextstock
Mieliśmy dwa brakujące pola, które musimy uzupełnić. Pole track, no to właśnie uzupełniamy to pole track. I pole title, no to odpalamy sobie jakąś metodę get title, która komunikuje się z bazą danych i wyciąga tą informację o agendzie. Jak to mamy? No to wystarczy, to już odpowiada nam za to, że chatbot udzieli nam odpowiedzi, a na koniec możemy jeszcze zwrócić dodatkowe akcje, które mamy wykonać. I taką akcją będzie wyzerowanie tego slotu track, po to, żebyśmy, jeżeli zadamy po raz kolejny to samo pytanie, to żeby on znowu się nas dopytał, o którą ścieżkę chodzi, bo być może będziemy pytać o kolejną ścieżkę. No i to właściwie tyle. Teraz wystarczy, że uruchomimy sobie serwer akcji, czyli ten serwer, który implementuje naszą logikę wyciągania danych, i odpalajmy model. Szybciutkie live demo, bo już trochę widzę, że przekraczam czas, ale to już powoli kończymy. A już oczywiście w tle ten serwer akcji odpaliłem. Możemy sobie zadać, tak, napisać hi, welcome home, what time is, sorry, nie what time, what is the next talk from moc track. Tak, i teraz oczekujemy, że chatbot sam wykmini, że to moc to jest nasze entity oznaczające ścieżkę. Zobaczcie, że zrobiłem literówkę przez przypadek. Zobaczymy, czy się uda. No i spoko, udało się. Tak, chatbot zidentyfikował, że moc to jest nasza ścieżka, o którą pytamy, i już nie musiał dopytać o to, i znalazł w bazie danych, jaki jest kolejny tok. Ale co, jeżeli się zapytamy, what is the next presentation? No to teraz już tej informacji nie ma o toku, więc nasz chatbot dopytuje nas which track cell. Zróbmy zwinność i dostaniemy informację o tym, jaka jest następna prezentacja z tracka zwinność. No i to by było na tyle. Nasz chatbot działa, więc jesteśmy zadowoleni. Ups, sorry. To, co możemy zrobić dalej, to oczywiście zdeployować nasz model, naszego chatbota produkcyjnie. I oczywiście rasa udostępnia łatwe sposoby, żeby to zdeployować. Popularne jest po prostu deployowanie tego na Kubernetesie. Są oczywiście też te konektory, żeby się połączyć do różnych komunikatorów, do Slacka, do Messengera, do całego mnóstwa innych rzeczy. Oczywiście, jeżeli chodzi o pisanie serwera akcji, to ja tutaj używałem implementacji w Pythonie, a tak naprawdę ten serwer akcji może być w dowolnym języku i to tak naprawdę nie jest w żaden sposób powiązane. Możesz stać sobie standalone, to jest po prostu serwer HTTP. No i gdybyście byli ciekawi, jak się w tym pisze i chcielibyście napisać swojego własnego chatbota, to polecam, na rasa.com jest dokumentacja. A ja kod do tego chatbota, który tutaj napisałem, wrzuciłem też na Stasza, więc możecie sobie wejść i przeczytać, odpalić samemu i rozwijać dalej. I dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że będziecie mieli jakieś pytania.